Większość trudności zrozumienia wszechświata zależy od tego, że ogromna jest złożoność życia. To jest właśnie imponujące dla ludzi. Dlatego ludzie, którzy wierzą w Boga, wierzą, bo patrzą na świat i widzą, jak imponujący jest ten świat. Ten poziom imponowania jest całkowicie zniszczony przez Darwina. I Darwin oczywiście nie tłumaczy pochodzenia wszechświata. W tym celu odwołuje się do zasady antropicznej i wieloświat. To mniej satysfakcjonujące, przyznaję się, ale jest progres w nauce. Na pewno, że wiemy, że kreatywny projektant nie satysfakcjonuje jako wytłumaczenie. Dr. Lennox. Antropiczna zasada to kompletny truizm. Oczywiście musimy mieszkać w takim i takim planecie i mieszkać na nim, ale to nie odpowiada na pytanie, jak powstaliśmy na nim. Nie zgadzam się na twój darwinizm. Darwinizm nie tłumaczy życia. Ono tłumaczy kilka rzeczy, jak już mamy to życie, ale ewolucja zakłada, że istnieje mutujący replikator, ale nie tłumaczy, skąd pochodzi ten replikator. To jest ogromna rozmowa. Ja chcę odpowiedzieć na pytanie, kto projektował projektanta. To jest stare szkolne pytanie. Kto stworzył Boga? Jestem w szoku, że to jest twój kluczowy argument w książce twojej Bóg urojony. To zakłada, że Bóg jest stworzony. Nie dziwię się, że ta książka się nazywa Bóg urojony, bo stworzenie i bogowie są z definicji urojeniem. Dotyka to bolącego miejsca, ponieważ pozostawiasz, nie chcesz, żeby ludzie wierzyli, że nie wierzą w twojego Boga, ale myślę, że to dotyka ci szerok i otwarty na ten zarzut. I ty twierdzisz, że Bóg jest urojeniem. Ja mówię, że ty masz argument, że Bóg jest urojeniem. I żeby zważyć ten argument, muszę wiedzieć, co masz na myśli, jak mówisz Bóg. Jak mówisz, że jest Bóg, to pyta się, kto go stworzył. To ty zakładasz, że Bóg jest stworzony, ale nikt z nas nie wierzy w stworzonych Boga. Życie muzułmanie, chrześcijanie, ten argument nie ma sensu. Powinieneś umieścić ten argument na półce oznaczonej niebiańskimi szajnikami, gdzie należy. Powinieneś być tym zmartwiony. Bo w końcu chcę powiedzieć na temat cuda. To jest ogromny temat. Ty cytujesz David Hume, że cuda naruszają prawa natury, ale David Hume jest bardzo ciekawą osobą do cytowania na ten temat, bo David Hume, on tak naprawdę nie wierzył w prawa przyczyny i skutku. I prawa natury są fundamentem. Nie wierzył w prawa przyczyny i skutku, nie wierzył w przyczynę nowości i zasady indukcji. Nie powinniśmy go cytować. Ja nie wierzę, że cuda zagrażają prawy natury. Prawy natury tłumaczą to, co normalnie się wydarza. Bóg jest Bogiem tego z wszechświata. Stworzy go z jego prawidłowościami. On ma totalną wolność, żeby wprowadzić nowe wydarzenie do wszechświata. C.S. Lewis powiedział, że jak mam $2 plus $2 w moim biurku dzisiaj, to jest $4. A jeśli rano zobaczy, że jest tylko $1, to ja nie mówię, że prawa arytmetyki zostały znowione, ale prawy Alabamy. Myślę, że książka podaje się z dedykacją na początku książki dla Douglasa Adams. I tam jest napisane, i widzimy, że ogród jest piękny i nie wierzymy, że pod nim też są wróżki. Robisz cudowne roboty, żeby zlikwidować wróżek, ale nikt z nas nie wierzy w tych wróżki. I widzisz piękny ogród, na przykład w Oksfordzie, nie wierzysz, że jest ogrodnik albo właściciel? Że to wysublimowane piękno pochodzi ze surowej natury przez czysty przypadek? Oczywiście, że nie. Bo ogrody to są
stworzone przez działanie inteligencji. To, co robisz z tej książki, przedstawiasz nam oczywiście fałszywy zestaw alternatyw. Albo zabieramy ogrody na własną rękę, albo ogród plus wróżki, ale nie są sam z siebie. Mają właściciele i ogrodniki, takie samo jak wszechświat. Ty mówisz, że nie istnieje Bóg, ale ty mówisz, że wszechświat jest ogrodem. To świadczy o dowody, które są wokół ciebie. Ślepa wiara jest bardzo niebezpieczna, szczególnie jak to jest razem z ślepą posłuszeństwo do złej autorytet. Proszę Państwa, chcę podkreślić, ślepa wiara albo z religii, albo od świeckich ludzi. Ale nie wszystka wiara jest ślepa. Wiara zachowuje wierzenie, zaufanie, oddanie i jest tylko tak solidna, jak dowody na to. Nie mogę powiedzieć autorytatywnie w imieniu innych religii, ale w chrześcijaństwie ślepa wiara nie jest. Wiara nie jest ślepa w chrześcijaństwie. Żadnego chrześcijana nie znam, który tak wierzy. I tak jak czytam, ślepa wiara we wymysły ludzkiej wyobraźni, czyli urojeni bogowie, to jest totalnie potępione w Biblii. Moja wiara w Boga, w Chrystusa jako Syn Boży, to nie jest urojeniem. Jest to na podstawie zaobserwowanymi faktami. Część tych dowodów pochodzi z nauki, z historii obiektywnie, a część subiektywnie z doświadczenia. Ale dowody są całkowicie prawdziwe. Einstein powiedział, że były zaobserwowane fakty, które pasowały do całej teorii. I tylko trzeba mieć wiarę, jeśli nie ma dowodów. Czy ty masz wiarę w twojej żonie? Masz dowody na to? Tak, mam dużo dowodów na to. Nieważne o mojej żonie, ugonimy to.